Witam serdecznie, jesteśmy w Campo de Fiori, albo Di Fiori. Kolejna kraftowa, nie wiem jak to nazwać, knajpa. Poprosimy operatora o pokazanie generalnie wystroju. Tu widać, że właścicielka też z naszej rzeczy, prawa ręka wytatuowana. Dużo piw, około 10 kraftowych piw, także już jest coraz lepiej, rozkręcamy się w tym Rzymie. Już pokazuję lokalizację, Campo di Fiori. Knajpka, znowu nie wiem, ale znajdziecie ją, naprzeciwko pomnika Assassina. Dokładnie vis-a-vis wejście jest pomnika Assassina przy targowisku. Jeżeli to coś pomoże w czymś w ogóle, proszę, Campo di Fiori. Tak, staram się generalnie pomóc w oznaczeniu. The Drunken Sheep obok jest. Tabak Coffee albo Nolano. To jest chyba Nolano Bottigera. Trudno powiedzieć. Generalnie jest dobrze. Przed nami piwo Blackout. Blackout browaru Birrifico Rurale. Rurale. Kogut. Tak to jakoś tak wygląda. Czy tak? Tak? Teraz dobrze trzymam? Dobra. Birrifico Rurale. Piękna szklanka również Rastala. Brewfest Italian Ales. More beer, more people. Już widzę, że nalane jest równo do 0,3, a więc te szklanki są w miarę popularne tutaj w Rzymie. 0,3. Shakery. Do tego topowa zakąska. Jeszcze nie wiem, co to jest. Ale pachnie ładnie. No, piana jest piękna, jakby z azotu. O, kawa, czekolada. O. Ale mleczny stałcik. Piękny. Znaczy, generalnie mamy tak. W aromacie mamy kawę i aż się zamarzyłem. W aromacie mamy kawę i czekoladę. A w smaku mleko, śmietanka, niesamowite, bardzo dobre. Aż się boję, ile będzie kosztować, bo nie spytałem. Ale podejrzewam te 6 euro spokojnie. Klasa, chodź, posmakuj, młoda. Basia dba o zdrowie, tutaj generalnie. Zapraszamy, zapraszamy, no, no nie daj się prosić. No. Małe problemy zdrowotne. Bardzo wygodna kanapa. Ja nie piję. Basia nie pije właśnie. Cały czas to powtarzam. Co powiesz? Pachnie kwaśno. Jak? Kwaśno. Znowu kwaśno pachnie. No tak, no zobacz. No bo to jest stałcik. Stałcik, ale jak smakuje? Mleko. Mleko. Czyli miałem rację, patrz, raz miałem rację. Ale nie czujesz kawy, czekolady? No jest, no ale generalnie bardziej mleko czuję. Ja, te kobiety. Dlatego, jeżeli chodzi o vlogerkę piwną, to ja tam nie wiem, czy kobiety się tam nie owijają. Ja nie lubię stałtów ogólnie, więc... Tutaj do mikrofonu. No nie lubię stałtów ogólnie, więc mnie to tam jakoś nie rzuca na kolana. Ale kwaśno? Ja tu nie czuję nic kwaśnego. Zapachu jest dla mnie kwaśny. No cóż, nie znam się. To ja wracam do mojej wody. To wracaj. Asia pije wodę generalnie. Siedzi na twardym siedzeniu, zdrowo i tak dalej. Dobra, czas na zagrychę. Bo twarde. Może to się macza w tym stałcie. Ciasteczka? Z chleba. Twardy ten chleb. Nie, dobra, kończąc. Bardzo dobre piwo. Uważam, że
Ja rzadko takie stauty piję. No, nie ma żadnych wad, żadnego... No jest kwaskowość, ona jest od ciemnych słodów, ale to nie jest taka, wiesz, kwaskowość, że... Nie lubię stautów. Ja też nie lubię, bo uważam, że jest bardzo dobry. Jest naprawdę mleczny, smukły. Mam wrażenie, jakby był nasycony w ogóle azotem. Nie dojdziemy do hotelu. Ja tu czuję, że tu jest coraz więcej tych. Wchodzimy w jakiś rejon kraftowych. I tak wydam właśnie... Miałem iść na mecz w dniu dzisiejszym. Który dzisiaj? 30 czy 31? No nigdy. Halloween. Jakby nie było. AS Roma gra z Chelsea London. 50 euro. Czego się nie robi za jedną osobę. Dokładnie, za jedną osobę 50 euro. I to tak, szczerze mówiąc, gdzieś tam na Wygwizdowie, stadionie. Miałem zagłoskę iść czy nie iść, bo rzadko się zdarza Liga Mistrzów. Więc te 50 euro wydam na piwa, krótko mówiąc, i poświęcę się dla was, moi drodzy oglądacze. Zobaczcie, nie pójdę na mecz, a będę pił ku chwale ojczyzny oczywiście piwa. Drugie piwo napotkane, tu jest ich trochę więcej, mam nadzieję, że jeszcze jedno uda mi się wypić. Blackout Stout, browar Birrifico Rurale. Uważam za bardzo udany stout. Tutaj ani alkoholu nie ma na pierwszym planie, ani kwasu. Świetne piwo. Pozdrawiam was serdecznie. Na miary dałem,